No. Dobra, w miarę kadr jest. Można zaczynać. Zatem zaczynam nasz program już. Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak. No, taki EMDR na początek, żeby się myśli poukładały. Można nagrywać. Będzie mętlik trochę. Szalony dzień, sporo różnych rzeczy na głowie. Jeszcze wpadło kolokwium na studiach niespodziewanie, gdzie termin był do końca dnia, już poszło. W sumie okazało się, że powściekałem się trochę na to, że mi to trochę psuje wieczór, ale z drugiej strony był akurat z tematu, który miałem zawrzeć w tym vlogu wcześniej, więc pewnie ten vlog tylko na tym skorzysta. ale co swoje, to się musiałem wyzłościć. No. Dobra, od czego by tu zacząć? Pewnie od tego, co nawiązuje do poprzedniego vloga. Zacznę od tego, że się na miniaturce dałem Toxic Avengera. W nawiązaniu do kija w dupie. Ponieważ akurat ten kij w dupie mi się tak z mopem kojarzy. Akurat Toxic Avenger jest z wytwórni Troma. I w sumie chyba tego było trzy filmy. No, ale jeśli chodzi o akcję z mopem, to jeszcze była w Poltergeist. Ale lepiej tego nie będę tu wrzucał. Jak ktoś kojarzy filmy z wytwórni Troma, to zrozumie. Jak ktoś chce sprawdzić, to na własne ryzyko. Jest to specyficzne mocno kino. Klasy D lub E. Takie komediowe, pojechane, absurdalne horrory. Dużo się z nich odbywa w mieście Tromaville. Chyba ta wytwórnia, nie wiem, czy nawet do tej pory nie produkuje, bo coś mi się tam gdzieś obiło. No, Poltergeist jest sprzed 5 czy 6 lat, więc no, w miarę świeże. Dużo produkowali w latach 80-tych, 90-tych. Z tego, co tak kojarzę, no i ogólnie mi przyświecała zasada, że po co kręcić jeden film za $1 milion, skoro za $1 milion można 10 filmów nakręcić, więc że tak powiem, tam efekty specjalne mają odwzorowanie w budżecie. No. No, ale właśnie w Toxic Avengerze trochę pospoileruję, no to główny bohater przed przemianą właśnie miał chyba ksywę Mopman. I tak mi się właśnie kojarzy, że zresztą dlatego, że tak powiem, orężem Toxic Avengera właśnie był mop. No, to tak odnośnie kija w dupie. No, a jeszcze właśnie w Poltergeist też była jedna scena związana właśnie z mopem. Kto chce, niech sprawdzi. Na własne ryzyko. No. Druga sprawa to nawiązanie właśnie do tego, do informacji. Tak sobie pomyślałem właśnie odnośnie przetwarzania informacji. Że i porównanie do jedzenia, no to najpierw sobie pomyślałem, że odgrzewanie informacji jest jak jedzenie, że akurat właśnie jedząc tam jakiś odgrzewany obiad, czy myśląc o odgrzewaniu obiadu, stwierdziłem właśnie, że odgrzewane jedzenie smakuje tylko za pierwszym odgrzaniem dobrze, a już kolejne odgrzania psują to wszystko. I z informacjami przyswajanymi przez układ nerwowy jest dokładnie tak samo. Dzisiaj jeszcze do tego tematu mi wskoczyło to, że tak samo jest z żartami, że ten sam żart opowiadany ileś razy powoduje znieczulenie na niego. On śmieszy pierwszy, drugi, może trzeci raz, ale już czwarty, piąty, szósty, przynajmniej często podawany sprawia, że staje się po prostu obojętną informacją. Aha, to znowu ten żart. No. Co jeszcze? W tym temacie chyba w nawiązaniu do vlogu o cudzie na kiju i sensie życia to jest tyle. Akurat jeśli chodzi o ten vlog, to na kolokwium miałem z podstaw pracy praktycznej. Właśnie wywiad tego typu rzeczy.
A dzisiaj rano właśnie mi tak wskoczyło, jak miałem zajęcia taneczne, że ostatnio, znaczy w ogóle jak poczucie bezpieczeństwa, komfortu wpływa na pracę w ogóle właśnie diagnostyczną, terapeutyczną, ale co to było? A, no właśnie znajomo ostatnio miała sytuację, gdzie właśnie siedli, było spotkanie w gronie znajomych. Większość już poszła spać, on został sam na sam właśnie ze znajomą i po prostu się przed nim otworzyła i powiedziała mu rzeczy, które nawet swojej nie mówiła swojej terapeutce i właśnie tam padło takie zdanie, bo wiedziałam, że ty zrozumiesz, to nie będziesz zdziwiony. Właśnie to mi dało do myślenia. Do tego sam miałem też takie sytuacje, gdzie trafiały do mnie osoby przy wiesz, że gdzie opowiadając o swoich przeżyciach, historiach, terapeuci, psychologowie wymiękali, a mi się po prostu można powiedzieć udawało, ale to jest złe słowo, niepasujące. Może tu właśnie to też tak tutaj poczułem coś, że jesteś, ja potrafię. Nie mi się udawało, tylko wow, ja potrafię, ja siebie doceniam, to mówiąc to pojawia się tutaj napięcie w okolicach krtani, no ale tak, potrafię. Znaczy raz z jednej strony mnie już w takich sytuacjach mało co dziwi, z drugiej strony potrafię przy dziwnych historiach zachować spokój i fakt, czasem potrafi to być zadziwienie, ale też potrafię wypośrodkować to zdziwienie tak, że nie psuję. Co, Lola? No. Tak będziesz chodzić tu koło mnie? Co ty chcesz? Chodź tu. O. Chodź tu. Poświecimy ci w pyszczek. No, zaraz dostaniesz jedzonko. Bo chyba o to ci chodzi. No, ale właśnie jak ważna jest atmosfera w trakcie pracy, gdzie nawet osoba, bo akurat ja zauważyłem u siebie jakiś taki dar, talent już dawno temu, że mój sposób prowadzenia rozmowy powodował, że się ludzie przede mną otwierali, gdzie ja tu już wiele, wiele lat wstecz, gdzie nawet po prostu siadając z kimś na imprezie techno, po prostu gdzieś tam w loży i po prostu zaczynając gadać, nagle ktoś mi mówi, że wow, ale dlaczego ja ci to powiedziałam w ogóle, albo raz mi się zdarzyło, że z kimś tam tak z głupa zagadałem na gadu-gadu, pamiętam, bo akurat wtedy byłem na, czy nie, to były jakieś takie zaczepki na Facebooku, a potem pojechałem na wycieczkę do Londynu i właśnie w Londynie siedziałem na kompie i tak udało się zgadać na gadu-gadu i po jakimś czasie rozmowy nagle ta osoba się zorientowała, że mi mówi o rzeczach, które o których praktycznie nikomu nie mówi, więc sobie zdałem sprawę, że no, to jest wystarczająco dużo razy, żeby stwierdzić, że cholera to jest, nie wiem, jakiś dar czy przekleństwo. Przez jakiś czas to było przekleństwo, tak ja to odbierałem jak przekleństwo, oczywiście jest, jak myślisz, że jest i masz w swoim życiu rację. Więc z dystansem do tego podchodzimy. No a później jak trafiłem już na tresurę Matrixa, to jakoś potrafiło się to ukierunkować i jakby praca z ludźmi, sesje indywidualne wyszły naturalnie. O czymś jeszcze miałem mówić? A właśnie, no tam jakby ktoś chciał wesprzeć mnie, kanał, to co robię, to w opisie jest link do serwisu, no, albo do PayPala, albo do serwisu Tipeo. Można tam robić różne donaty, nie donaty. Założyłem taki serwis, żeby gdyby ktoś chciał wesprzeć, to no to łatwo może przy pomocy tam szybkich płatności. A coś jeszcze miałem, przed chwilą mi mignęło. A, właśnie dzisiaj miałem zajęcia z taką trudniejszą młodzieżą i
Znaczy dzieci, młodzież. Właśnie ukuło się takie stwierdzenie, że oni nie wybaczają braku pewności siebie. Jest w tym coś, że jeżeli ktoś wyczują dystans lub lęk przed nimi, to bezwzględnie to wykorzystają. No, fajne, fajne zajęcia były. No, jeszcze wczoraj miałem okazję uczestniczyć w internetowym webinarze, takim spotkaniu na Zoomie. Lola, tak się bawisz? Tak się skradasz? Z Wojciechem Eichelbergerem. To było organizowane przez Fundację Maskulinum. No bardziej było, w temacie było ojcostwo w czasach zarazy. Fajna sprawa. Wrzucę linka do ich fanpage'a, czy do ich strony. I można tam śledzić. Fajne spotkanie było z Wojciechem Eichelbergerem. No kolejne nie wiem z kim będzie, ale wiem, że już jest planowane, bo tam było zapowiedziane na końcu spotkania. Dowiedziałem się paru fajnych rzeczy. Fajnie jest właśnie posłuchać kogoś, kto już długie, długie lata siedzi w temacie też i jego sposób na, jego pogląd na ojcostwo. Jak coś, to wrzucę linki w opisie. To na razie tyle, nie będę przeciągał tego vloga, jak coś jeszcze będzie, to po prostu nagram kolejnego. No, jak coś, to zapraszam do subskrybowania, lajkowania, udostępniania. Kto będzie, znaczy to akurat ufam, że kto będzie potrzebował, to skorzysta. Ja na pewno korzystam, proces trwa. Jak ktoś chce, to jeszcze tego 12 vloga może sobie zobaczyć, jak mi się zmienia tonacja głosu, jak chwilami mi się zdarzało mówić przez zęby. Ciekawie tak poobserwować siebie i posłuchać siebie w różnych tematach, to też dużo mówi. Także jak montuję filmy, to mi się rzucają takie rzeczy w oczy. Dawniej tego unikałem, a teraz robię to z przyjemnością. Dobra, 13 minuta. Myślę, że nie będzie za wiele co wycinać, więc koło 13 minut potrwa ten 13 vlog, 13 minut. Z drugiej strony od paru godzin mnie prześladuje liczba 40, nie od paru godzin, od pół godziny przesadziłem, ale 45 mi się w ciągu paru minut przewinęło na Facebooku. Co to może być? Okaże się.